Wandale nie próżnują. W ciągu ostatnich tygodni zniszczyli dwa miejsca, które do tej pory służyły mieszkańcom Mławy. W rejonie Minitężni przy ulicy Dworcowej zostało zdewastowane oświetlenie. Zniszczone elementy zostały już wymienione. Kilka dni później, tuż po otwarciu placu zabaw przy szkole podstawowej nr 2 w Mławie, doszło do zdewastowania jego elementów. Szacowany koszt naprawy zniszczeń wyniesie około 2000 zł. Władze miasta i służby porządkowe apelują do mieszkańców, aby w przypadku zaobserwowania niszczenia mienia informowali o tym policję bądź straż miejską. Niszcząc mienie publiczne, wandale niszczą własność wszystkich mieszkańców. Zdewastowane elementy są wymieniane na nowe. Ich zakup finansowany jest ze środków budżetowych, na które składają się m.in. wpływy z podatków. Niezależnie od tego, czy jest to kosz na śmieci, znak drogowy, wiata przystankowa, wiadukt czy też budynek, wszystkie elementy w przestrzeni miejskiej powinniśmy traktować jako wspólną własność.